tu Radio Kurier Galicyjski. Witam serdecznie słuchaczy Radia Kurier Galicyjski, zaśnieżonego i mroźnego Lwowa. Za oknem polatuje śnieg, a w studio przy mikrofonie Julia Bert. Realizuje ten program Andrzej Borysewicz. I zaczynamy od gorącej wiadomości. Kościół grecko-katolicki na Ukrainie przejdzie na nowy kalendarz świąt. Zgodnie z decyzją Synodu Biskupów Kościoła grecko-katolickiego, od 1 września tego roku wszystkie święta nieruchome na Ukrainie będą obchodzone według nowego kalendarza. W szczególności na przykład Boże Narodzenie 25 grudnia, Objawienie Pańskie 6 stycznia, Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny 25 marca i Świętego Mikołaja 6 grudnia. Natomiast Wielkanoc i wszystkie związane z nią święta będą obchodzone według kalendarza juliańskiego, jak dotychczas. Przejście na nowy styl nastąpi dokładnie 1 września, ponieważ w tym dniu rozpoczyna się nowy rok liturgiczny. Parafie, które nie są jeszcze gotowe na taki krok, będą miały możliwość za zgodą swojego biskupa celebrowania świąt stałych według starego stylu do września 2025 roku. Nie bójmy się zmian. Nie warto bać się zmian. My bardzo chcemy, żeby Ukraina odmieniła się, żeby była lepsza niż przed wojną. A to znaczy, że najpierw musimy się zmienić. Dlatego warto się zmieniać. Szczerze życzę nam wszystkim, żeby reforma kalendarza posłużyła odrodzeniu życia liturgicznego. Mówił arcybiskup Światosław Szewczuk, zwierzchnik Kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie. Warto nadmienić, że prawosławna cerkiew Ukrainy też rozważa przejście do nowego stylu w maju. Poinformował o tym rzecznik metropolii kijowskiej Cerkwi Prawosławnej Ukrainy metropolita Eustraty. Według niego są wszystkie przesłanki, że cerkiew prawosławna Ukrainy przejdzie na nowy kalendarz juliański od 1 września, kiedy się rozpoczyna nowy rok cerkiewny. Dzisiaj 8 lutego we Lwowie i okolicach od początku tygodnia mamy prawdziwą zimę. Pada śnieg i jest mróz. Każdego dnia mamy coraz chłodniej. Najbardziej odczuwa się chłód w godzinach, kiedy nie ma prądu. W mieszkaniach staje się coraz chłodniej, ale tradycyjnie nie narzekamy i cieszymy się z każdej pogody i każdego dnia. Dzisiaj w naszym programie wiadomości z frontu i z dalszych okolic. O konkursie Maria Konopnicka dzieciom i młodzieży. Wieczór poezji Wiesławy Szymborskiej w Teatrze Polskim we Lwowie. Kolejne wsparcie humanitarne dla Polaków we Lwowie. Dzisiaj już 350. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Krótko o wydarzeniach wojskowych i nie tylko z minionego tygodnia opowie nam Artur Żak. Dziś jest 350. dzień pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę. Trwa 12. miesiąc tej totalnej wojny. Od 24 lutego 2022 roku dziesiątki tysięcy ludzi ucierpiało w wyniku działań wschodniego agresora. Straciły dach nad głową, rodziny, zdrowie i nierzadko życie. Ponad 15 milionów obywateli Ukrainy zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Co najmniej 20% populacji Ukrainy wyjechało za granicę. Najcięższe walki trwają na wschodzie kraju, na centralnym odcinku frontu wojny ukraińsko-rosyjskiej. Twierdza Bachmut nadal się broni. Rosjanie próbują oskrzydlać miasto od północy i od południa. Drogi na północy są pod częściową kontrolą ogniową przeciwnika. Ostatnie tygodnie mijają pod hasłem dostaw czołgów, potencjalnych dostaw samolotów. Niemniej jednak jednym z najważniejszych tematów ubiegłego tygodnia był szczyt Unia Europejska-Ukraina, który odbył się 3 lutego. Przewodnicząca Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie na 24. szczycie Unii Europejskiej. Był to pierwszy szczyt Unii Europejskiej i Ukrainy od początku rosyjskiej agresji, a także pierwszy od przyznania Ukrainie przez Radę Europejską statusu kraju kandydującego. Przywódcy umówili europejską drogę Ukrainy i proces akcesyjny, reakcji Unii Europejskiej na rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie, ukraińskie inicjatywy na rzecz sprawiedliwego pokoju i rozliczania, współpracy w kwestii odbudowy i pomocy w dziedzinie energii i połączeń międzysystemowych,
Unia Europejska doceniła znaczne wysiłki, jakie Ukraina poczyniła w ostatnich miesiącach, aby osiągnąć cele wymagane do uzyskania przez nią statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej. Unia Europejska podejmie także decyzję o dalszych krokach, gdy Ukraina spełni warunki określone w opinii Komisji Europejskiej w sprawie wniosku tego kraju o członkostwo w Unii Europejskiej. W 2023 roku Komisja przedstawi w ramach regularnego pakietu rozszerzeniowego sprawozdanie na temat spełnienia wspomnianych warunków przez Ukrainę. Bez uszczerbku dla tych kompleksowych, regularnych sprawozdań oczekuje się, że Komisja dokona aktualizacji wiosną 2023 roku. Dzięki swojej jedności Unia Europejska udziela Ukrainie niezachwianego wsparcia i będzie nadal ją wspierać, tak długo jak to będzie konieczne. Przywódcy poparli utworzenie w Hadze Międzynarodowego Centrum Ścigania Zbrodni i Agresji Popełnianych w Ukrainie. Unia Europejska przyjęła bezprecedensowy zestaw sankcji wobec Rosji, które mają widoczny wpływ na całe państwo i jego gospodarkę. Na szczycie Unia Europejska ponownie zaapelowała do wszystkich państw o przyłączenie się do unijnych sankcji. Unia Europejska ponownie wyraziła gotowość do wspierania ukraińskiej inicjatywy na rzecz sprawiedliwego pokoju opartego na poszanowaniu suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Zaznaczono także, że unijne wsparcie wojskowe obejmuje ponad 3,6 miliarda euro. Szacuje się, że wraz ze wsparciem wojskowym zapewnianym przez państwa członkowskie, ogólne wsparcie wojskowe Unii Europejskiej dla Ukrainy wynosi blisko 12 miliardów euro. Jeżeli chodzi o wsparcie finansowe, to łączna kwota oscyluje w okolicach 50 miliardów euro. Dzień przed szczytem, w czwartek 2 lutego, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wraz z 15 komisarzami spotkała się w Kijowie na wspólnym posiedzeniu z rządem Ukrainy, aby przekazać jasny sygnał solidarności z Ukrainą i jej obywatelami. A teraz przejdźmy do skrótu innych ważnych wiadomości, które wydarzyły się w ubiegłym tygodniu. Rosja przygotowuje się do maksymalnej eskalacji, zbierając wszystkie możliwe siły, a najbliższe miesiące będą decydujące dla przebiegu wojny. Tak powiedział Oleksiej Danilow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Kijów nie wyklucza żadnych scenariuszy w ciągu najbliższych 2-3 tygodni. Danilow zaapelował do sojuszników o jak najszybsze wysłanie do sił zbrojnych Ukrainy jak największej ilości broni i amunicji. Wszystkie rodzaje pomocy początkowo przechodziły przez etap nie. Tak minister obrony Ukrainy, Oleksiej Reznikow, skomentował odmowę Stanów Zjednoczonych dostarczenia Ukrainie myśliwców F-16. Z niemieckimi Leopardami na początku też było nie, a teraz mamy koalicję czołgów. Dlatego wierzę w następną koalicję samolotów. Ale zawsze na początku musi być lider. Dlatego tu jestem, powiedział Reznikow podczas swojej wizyty w Paryżu, wskazując na oczekiwane przywództwo Francji w kwestii samolotów. Stany Zjednoczone przygotowują pakiet pomocy dla Ukrainy w wysokości 2 miliardów 200 milionów dolarów, który po raz pierwszy obejmie rakiety dalekiego zasięgu. Amerykański producent broni oferuje Ukrainie sprzedaż 2 dronów bojowych Reaper MQ-9 za 1 dolara, pisze o tym Wall Street Journal. Umowa będzie wymagała od Kijowa zapłaty około 10 milionów dolarów za przygotowanie i dostawę dronów na Ukrainę. Ponadto Biały Dom musi zatwierdzić tę sprzedaż. Polska zabiega o skrócenie czasu szkolenia ukraińskich żołnierzy na czołgach Leopard 2 z 10 do 5 tygodni, dzięki dodatkowym instruktorom. Powiedział o tym Maciej Banaszyński, dowódca Polskiego Ośrodka Szkoleniowego. Nie podano, gdzie dokładnie będą się szkolić ukraińscy wojskowi. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 18 zostało rannych, gdy 1 lutego rosyjska rakieta uderzyła w 4-piętrowy budynek mieszkalny w Kramatorsku. Rosja prawdopodobnie zmobilizowała 500 tysięcy wojskowych i przygotowuje nową ofensywę w rocznicę inwazji na pełną skalę, powiedział o tym minister obrony Oleksiej Reznikow. Według niego wojska rosyjskie mogą podjąć nową próbę ataku na 2 kierunkach – w Donbasie i na południu Ukrainy. 1 lutego przeszukano jednocześnie kilka ukraińskich urzędów i mieszkań polityków. Przede wszystkim funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę kierownictwa Kijowskiej Służby Podatkowej, posła Rady Najwyższej i dewelopera Wadyma Stolara, byłego ministra spraw wewnętrznych Arsena Awakowa oraz oligarchę Igora Kołomojskiego. Ponadto gabinet ministrów zwolnił kierownictwo służby celnej, a prokuratura generalna przekazała podejrzenia 3 byłym urzędnikom Ministerstwa Obrony za oszustwa przy zamówieniach. Na tle dostaw czołgów na Ukrainę i dyskusji o myśliwcach premier Izraela Benjamin Netanyahu po raz pierwszy nie wykluczył przekazania na Ukrainę systemu obrony powietrznej Żelazna Kopuła. W odpowiedzi na pytanie, czy Izrael mógłby udzielić Ukrainie pomocy, na przykład dostarczając izraelski system obrony przeciwrakietowej, Netanyahu powiedział: cóż, oczywiście przyglądam się temu.
Wołodymyr Zełenski powiedział, że obawia się o życie Michaela Saakaszwilego, który przebywa w więzieniu w swojej ojczyźnie. Zełenski oskarżył gruzińskie władze o powolne zabijanie obywatela Ukrainy, byłego prezydenta Gruzji. Dzień wcześniej w Gruzji odbyło się posiedzenie sądu, w którym za pośrednictwem łącza wideo uczestniczył Saakaszwili. Podczas włączenia, przepraszając za nieetyczne zdjęcia, podniósł koszulkę z napisem I am Ukrainian, aby zademonstrować swój stan. Saakaszwili wyglądał na bardzo wychudzonego. Potem połączenie zostało przerwane. Według Instytutu Studiów nad Wojną, Władimir Putin prawdopodobnie przecenił możliwości rosyjskiej armii, gdy wydał rozkaz całkowitego zajęcia obwodu donieckiego i ługańskiego do końca marca. Analitycy nie widzą dowodu na to, że rosyjska armia odzyskała wystarczającą siłę bojową do pokonania sił ukraińskich na wschodzie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy rozpoczęło formowanie brygad szturmowych Gwardii Ofensywnej. Będą wśród nich obecni byli funkcjonariusze wojska, organów ścigania, a także ochotnicy. Brygady będą miały na celu wzmocnienie sił zbrojnych i wyzwolenie okupowanych terytoriów Ukrainy. Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak i sekretarz obrony Ben Wallace nie wykluczają możliwości wysłania myśliwców na Ukrainę. Jednocześnie Rishi Sunak przypomniał, że brytyjski myśliwcy Phantom i F-35 to bardzo skomplikowane maszyny, a szkolenie w zakresie obsługi potrwa wiele miesięcy, jak nie lat. Były minister obrony Wiaczesław Szapowalow został aresztowany na 2 miesiące z możliwością wpłacenia kaucji w wysokości 400 milionów hrywien. Według śledztwa lobbował za zawieraniem umów na dostawy produktów dla wojska po zawyżonych cenach. Biznesmeni, którzy przywłaszczyli pieniądze przeznaczone na żywność dla sił zbrojnych Ukrainy, również zostali zatrzymani. Ukraińska Narodowa Agencja do Spraw Zapobiegania Korupcji umieściła amerykańską korporację Procter & Gamble na liście międzynarodowych sponsorów wojny, ponieważ ta nadal prowadzi działalność i płaci podatki na terytorium Rosji. Na liście znalazło się kilkanaście firm, z których jedną z najbardziej znanych jest Leroy Merlin. Rosja planuje rozpocząć nową ofensywę na dużą skalę w ciągu najbliższych 10 dni. Kijów otrzymał bardzo wiarygodne dane wywiadowcze, pisze Financial Times, powołując się na anonimowego doradcę sił zbrojnych Ukrainy. Celem ofensywy jest okupacja całego Donbasu. Według doniesień ofensywa może rozpocząć się w okolicach Kryminnej i Łymanu, gdzie od kilku tygodni Rosjanie koncentrują duże siły. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił w swoim niedzielnym wieczornym przemówieniu o ciężkich walkach w obwodzie donieckim. Jednocześnie Zełenski podkreślił, że siły zbrojne Ukrainy nie mają alternatywy, jak tylko się bronić i wygrywać. 5 lutego Rosjanie ostrzelali centrum Charkowa. Jeden z rosyjskich pocisków trafił w centralny budynek Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Miejskiej. Ochroniarz odniósł lekkie obrażenia. Druga rakieta uderzyła w fundament 4-piętrowego budynku mieszkalnego, raniąc co najmniej 4 osoby. Na kolejnym posiedzeniu Rady Najwyższej poruszona zostanie kwestia odwołania ministrów obrony Oleksija Reznikowa. Na to stanowisko zgłoszona została kandydatura szefa Głównego Zarządu Wywiadu Kryła Budanowa. Sam Reznikow może utrzymać stanowisko ministra do spraw przemysłów strategicznych. Poinformował o tym szef frakcji Sługa Narodu, Dawid Arachamia. Jednocześnie Oleksij Reznikow mówił, że nie otrzymał jeszcze propozycji kierowania Ministerstwem Przemysłów Strategicznych, a gdyby nawet dostał, to by odmówił. We wtorek z powodu złych warunków pogodowych Rosjanie zabrali wszystkie okręty rakietowe z Morza Czarnego. Poinformowała o tym Natalia Humeniuk, szefowa Centrum Prasowego Dowództwa Operacyjnego Południe. Wywiad brytyjski uważa za mało prawdopodobne, aby w najbliższych tygodniach Rosja była w stanie zgromadzić siły niezbędne do znaczącego wpływu na wyniki wojny. Od 24 lutego 2022 roku do 7 lutego 2023 roku siły zbrojne Ukrainy zlikwidowały około 133 tysięcy rosyjskich żołnierzy. W nocy 7 lutego Rosjanie dwukrotnie zaatakowali ciężką artylerią i artylerią rakietową Nikopol w obwodzie dniepropetrowskim, uszkadzając jedną z przepompowni, w wyniku czego 9 miejscowości pozostaje bez wody. Szwajcaria może zrezygnować z długoterminowego statusu neutralności i zezwolić na eksport broni na Ukrainę. Przedstawiciele kompleksu obronnego i nastroje w społeczeństwie naciskają na szwajcarskich polityków, aby podjęli odpowiednie decyzje. Monopolista energetyczny Gazprom Niew tworzy własną prywatną firmę wojskową. Odpowiedni rozkaz został podpisany przez szefa rządu Federacji Rosyjskiej Michaila Miszustina.
Ukraińska armia zużywa około 5-6 tysięcy pocisków artyleryjskich dziennie. To roczne zużycie małego europejskiego kraju. Napisał o tym Financial Times. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowej i Obrony Oleksij Danilow powiedział w wywiadzie dla CNN, że z czasem Ukraina otrzyma amerykańskie myśliwce F-16, a teraz kraj ma własną broń, która jest zdolna do uderzeń po terytorium Rosji. Litewska armia przeprowadziła dwutygodniowe szkolenie dla ukraińskich wojskowych, podczas którego uczono ich obsługi szwedzkiego działa przeciwlotniczego L-70. Takie same działa zostały przekazane dla armii ukraińskiej. Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu ogłosił stworzenie systemu satelitarnego dla teledetekcji ziemi w każdych warunkach pogodowych, aby zwiększyło to wydajność rosyjskich wojsk. W tymczasowo okupowanym Sewastopolu skazano dwóch rosyjskich wojskowych, którzy odmówili walki z Ukrainą. To był skrót najważniejszych informacji z ubiegłego tygodnia z walczącej Ukrainy. Dziękuję Arturowi za gorące wiadomości, a my lecimy dalej. Ponad 100 osób młodzieży z Lwowa oraz Tarnopola, Użgoroda, Sambora, Stryja i innych miast na Ukrainie wzięła udział w 28. edycji konkursu poświęconego Marii Konopnickiej. Tegoroczna edycja miała formułę online ze względu na wojenną rzeczywistość. Konkurs odbywa się pod patronatem Konsulatu Generalnego w Lwowie, a jego wieloletnim współorganizatorem jest Fundacja Dziedzictwo Kresowe. Konkurs Maria Konopnicka Dzieciom i Młodzieży jest jedynym tego typu wydarzeniem w środowisku polskim na Ukrainie już ponad ćwierć wieku. Zaczęło się od pomysłu naszego nauczyciela języka i literatury polskiej Władysława Łokietki, który zapoczątkował wiele lat temu konkurs recytatorski, a już konkurs plastyczny również dołączył do tego pomysłu i od wielu lat uczniowie naszej szkoły, uczniowie innych polskich szkół tutaj na naszym terenie obwodu lwowskiego uczestniczyli właśnie w takim konkursie plastycznym, gdzie wzorując się na pracach Janusza Grabieńskiego oraz Joanny Kaseliusz, która również ilustrowała słynny utwór Marii Konopnickiej o krasnoludkach i sierotce Marysie, no, ta w taki sposób rozwijali swoją wyobraźnię i swoje pomysły, swoje widzenie tych czy innych bohaterów i właśnie wszystko to oddawali w tych swoich pracach, pracy bardzo różnorodne. Od wielu lat zadziwiają laureaci po prostu niesamowitymi pomysłami. I czerpany papier, i aplikacja, i na drzewie prace, i aplikacje. Czyli wykorzystując różnorodne techniki plastyczne potrafią zadziwić każdego, nawet dorosłego czy fachowego malarza. Komisja co roku ma bardzo trudny wybór, dlatego że tak wspaniałe prace dzieci przesyłają na ten konkurs. Mówiła Weronika Aprilaszwili, nauczycielka klas początkowych liceum nr 24 imienia Marii Konopnickiej. Ze względu na bezpieczeństwo uczniom polskich szkół we Lwowie dyplomy oraz nagrody rzeczowe zostały wręczone w liceum nr 24 imienia Marii Konopnickiej. A laureatom z innych miast zostały dostarczone bezpośrednio do miejsc ich zamieszkania. I już są plany na następny konkurs. Cieszymy się ogromnie, że w trudnych czasach, w czasie wojny, dało radę przeprowadzić kolejny konkurs recytatorski Marii Konopnickiej Dzieciom i Młodzieży. Konkurs, który jest wizytówką naszej szkoły, już wielkim doświadczeniem przeprowadzenia konkursu. I chcemy powiedzieć, że pomimo wojny w tym roku około 100 osób wzięło udział w konkursie. Też bardzo nas to cieszy. Mamy nadzieję, że kolejny konkurs będzie już przeprowadzony w czerwcu tego roku. Planujemy, że też będzie geografia konkursu się rozszerzać. Cieszy nas to, że wiersze naszej patronki są bardzo aktualne w dniu dzisiejszym, że dzieci lubią recytować wiersze, że coraz więcej dzieci bierze udziału w konkursie plastycznym. Czyli pomimo trudnych sytuacji sztuka, poezja, twórczość naszych pięknych przedstawicieli polskiej kultury i literatury uczy pokolenie najmłodszych
o to, że piękno, dobro, prawda zwycięży wojnę, kłamstwo i zło. Mówiła Mariana Pyłyb, dyrektor liceum nr 24 imienia Marii Konopnickiej. Konkurs ma na celu aktywizować środowiska uczniowskie mieszkające poza granicami Polski. Szczególnie ważne w konkursie poświęconym Marii Konopnickiej jest popularyzowanie wiedzy na temat twórczości poetki. Organizatorzy pragną nadal wspierać młode talenty, zwłaszcza teraz, w tym trudnym czasie wojennej rzeczywistości, która dotyka również młode pokolenia. W niedzielę 5 lutego w Polskim Teatrze Ludowym w Lwowie odbyło się przedstawienie, a raczej spektakl monodram, oparty na wierszach Wiesławy Szymborskiej pod tytułem Nic dwa razy. Idea powstania monodramu i dlaczego akurat Szymborska, o tym opowiedział Zbigniew Chrzanowski, reżyser główny Polskiego Teatru Ludowego w Lwowie. To jest zbieg okoliczności, że stulecie z dnia urodzin Wiesławy Szymborskiej, ogłoszony rok Szymborski w Polsce. Właściwie zdawałoby się, że to jest zrobione właśnie pod tym aspektem, przygotowany spektakl, ale nie tak to się stało. Po prostu zauroczenie poezją Szymborskiej, a również potrzeba jakby współpracy z aktorką, która jest bardzo długo w teatrze, zagrała wiele bardzo pięknych ról, mówię tutaj o Jadwidze Pechaty, i chciałam spróbować właśnie z nią zbudować teatr jednego aktora, czyli monospektakl. Padło na Wisławę Szymborską, bo zdawało mi się, że jej charakter, jej spostrzeżenie świata, jeżeli mówimy o Szymborskiej, są zbieżne, powiedziałbym, z charakterem aktorki, która to będzie. I w tej harmonii, jeżeli nie ma zespolenia aktorki i materiału literackiego, to trudno zrobić monospektakl, teatr jednego aktora. Wydaje mi się, że tutaj właśnie ten pozytywny rezultat został osiągnięty dzięki tej harmonii aktorki, wymowy poezji, wymowy utworów Wisławy Szymborskiej. Tak jakby to były myśli właśnie Jadwigi Pechaty. Ona potrafi to, powiedziałbym, ten materiał literacki przetworzyć przez siebie i zaproponować widzowi. Mówił Zbigniew Chrzanowski, reżyser główny Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie. Jadwiga Pechaty, aktorka Teatru Polskiego, która przygotowała przedstawienia, podzieliła się swoimi wrażeniami po spektaklu. Po spektaklu bardzo ciężko jest mówić, dlatego że jeszcze ciągle człowiek jest przepełniony różnymi emocjami. Emocjami, które daje spektakl zagrany. A Szymborska jest mi bardzo bliska. Jest bardzo bliska memu sercu, jest bardzo bliska memu pojmowaniu tego świata, jest jej spojrzenie ironiczne i bardzo takie spojrzenie dokładne, i to, co ona widzi, czego czasami ludzie nie potrafią zauważyć. I tym ta poezja jest taka ważna dla nas. Potrafić przeczytać to, co ona chciała powiedzieć, to daje nam tak samo taką możliwość spojrzenia, innego spojrzenia na świat. Bardzo dawno lubiłam jej poezję, jeszcze w młodości, kiedy w ogóle interesowałam się poezją. Kupiłam sobie książkę Szymborskiej i zawsze ona była mi bliska. Były bliskie jej wiersze, które koledzy nasi w teatrze śpiewali, poezja śpiewana. Chociażby ten dzisiejszy wiersz śpiewany, poezja śpiewana, nic dwa razy się nie zdarza, ale oprócz tego jeszcze inne. Już w tej chwili nie potrafimy nawet sobie przypomnieć melodii, ale już wtedy bardzo nas interesowała ta jej cała twórczość. Możliwe, że jest tak troszeczkę niedoceniana przez współczesnych. Różne o niej są zdania w społeczeństwie, ale nie można jej tak nie doceniać i potrafić zrozumieć, w jakich czasach żyła i w jakich okolicznościach tworzyła.
mówiła Jadwiga Pechaty, aktorka Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie. Wrażenie widzów oraz to, co przeżyło się i to, co wiedziało się. Jak najbardziej poezja Szymborskiej jest na czasie, ona jest powiedzmy wieczna, prawda? Słuchając jej, czytając, analizując, człowiek zaczyna dużo myśleć i porównywać swoje życie z tym, co nam chciała przekazać poetka. No Jadzia to zrobiła wspaniale. Bardzo dobrze, dlatego że mi się wydaje, że te wiersze, które były wybrane przez pana Chrzanowskiego i Jadwigę, one tak jakby się przeplatają z naszym życiem, przeplatają się z tymi uczuciami, które kierują taką wspaniałą aktorką jak Jadwiga. Jej niesamowity głos bardzo pasuje właśnie do tych wierszy. No i ta piosenka na koniec zachwyca wszystkich i zaprasza kolejny raz, żeby jeszcze raz przeżyć tą wspaniałą aktorkę i wspaniałą poetkę. Mówiła Irena Słobodiana, aktorka Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie. Żeby odczuć atmosferę przedstawienia, zapraszam do wysłuchania pieśni, która zabrzmiała w tym spektaklu w wykonaniu Jadwigi Pechaty. Słowa Wiesławy Szymborskiej, muzyka Andrzej Mutkowski. Nic dwa razy. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny. Zrodziliśmy się bez skazy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dzisiaj, gdy jesteśmy razem, odwróciłam twarz na ścianie. Róża, jak wygląda różą, czy to kwiat, a może kamień? Czemuż ty się zła godziną z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć, mijasz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci półmięci spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody. Na początku pełnowymiarowej wojny Polska pomaga Ukrainie i w szczególny sposób wspiera swoich rodaków tu we Lwowie. Jak wygląda takie wsparcie na dzień dzisiejszy, opowiedziała pani wicekonsul Natalia Rudczyk.
Za nami cykl wizyt i ministrów prezydenckich, a zwieńczeniem tego faktu była wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w styczniu, już 2 tygodnie temu. Oprócz doniosłych wydarzeń, których byliśmy świadkami na tym tle politycznym, to, co dzieje się za naszymi plecami, również jest bardzo ważne. Przy okazji wizyty ministra prezydenckiego, pana Andrzeja Dery w grudniu w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie została dostarczona pomoc humanitarna, również pomoc żywnościowa dla naszych Polaków, Polaków z ziemi lwowskiej. Dzisiaj spotykamy się podczas kolejnego spotkania w szkole nr 10 imienia Świętej Marii Magdaleny we Lwowie, aby tę pomoc przekazać. Ważne jest to, że zaprosiliśmy tutaj Polaków za pośrednictwem mediów Polski, za pośrednictwem organizacji. Prowadzimy też rejestr wydawanej pomocy. Spotykamy się tutaj bezpośrednio z konkretnymi ludźmi. To, co konsulat proponuje od siebie, to w tych trudnych czasach odblaski, kamizelki odblaskowe. Bardzo ważne jest to, żeby być widocznym po zmroku, szczególnie, że większość z nas ma odzież w kolorach ciemnych. Proponujemy też książki, bo nie tylko ta pomoc żywnościowa, ale również książki cieszą się dużym powodzeniem. Mówiła pani Natalia Rudczyk, wicekonsul RP we Lwowie. Mimo ciężkich czasów wojennych i potrzeb zaspokajania niezbędnych potrzeb, coraz bardziej wzrasta zapotrzebowanie właśnie w takim bardziej pożytku, pożywieniu duchowym. Ludzie już stęsknieni są za jakąś literaturą polską. Najbardziej ludzie wybierają literaturę, jaka jest polska o Lwowie. Kino lwowskie, ot jest książka o Kazachstanie. No, ciekawią się ludzie, to widać, że nie tylko trzeba ludziom jeść, tak, ale i duchowne jedzenie też potrzebne jest ludziom. Mówił Marian Frużyński, prezes Stowarzyszenia Instytutu Trzeciego Wieku. Warto nadmienić, że pomoc służą nie tylko ręce, ale też pomieszczenia. Serdeczne podziękowania należą się szkole nr 10, która od wybuchu wojny stała się takim hubem humanitarnym. Mimo to, że tutaj trwają lekcje na co dzień i uczniowie wrócili do nauki w trybie stacjonarnym, w soboty i w niedzielę korzystamy z uprzejmości szkoły nr 10 i w poprzednim tygodniu staraniami radnego miasta Krakowa, pana Łukasza Wantucha, przekazaliśmy 30 zestawów komputerowych, bo to nie tylko stacja, ale również monitory, klawiatury, myszki. Przekazaliśmy właśnie w szkole numer 10. Dziś rozdajemy pomoc żywnościową, książki i odblaski. I mamy nadzieję na to, że ta akcja będzie mogła dalej trwać i kolejne dary będą wędrowały do Polaków z Lwowa. Mówiła pani Natalia Rudczyk, wicekonsul RP we Lwowie. I to już tyle na dzisiaj. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dla Państwa w studio przy mikrofonie była Julia Bert, a Andrzej Borysewicz realizował tę audycję. Też podziękowania dla moich kolegów redakcyjnych za pomoc w przygotowaniu niniejszej audycji, mianowicie dla Artura Żaka, Anny Gordyjewskiej, Igora Rewegi oraz szczególne podziękowania dla Aleksandra Kośnierza za nagrania poszczególnych wywiadów i dzisiejszego programu. Zapraszam do słuchania Radia Kuriera Galicyjskiego premierowo w każdy środowy poranek na kanale YouTube Radio Kurier Galicyjski. Do usłyszenia za tydzień. Radio Kurier Galicyjski. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2021-2022 realizowany przez Fundację Wolność i Demokrację. Audycja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.